dobry, witam wszystkich. W czwartek godzina 12 wybiła także szybciutko. Zaczynamy nasze spotkanie analityczne. Zaczynamy od geometrii Fibonacciego, która jest na złocie. Ona się tworzy i tak naprawdę się wypełnia. Dajcie znać, czy dobrze widać, czy mnie nie słychać. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Proszę o potwierdzenie na czacie, czy widać wykresy. Powinniście widzieć wykres złota w skali jednogodzinowej. No i od tego sobie zaczynamy. Zaczynamy przede wszystkim od setupu, o którym chyba pierwszy albo drugi, ja wczoraj mówiłem. To jest ta głowa z ramionami. To jest taki setup, który troszeczkę mi się nie podoba ze względu na wolumen, bo technicznie wszystko jest ok, lewe ramie na wysokości prawego, dosyć duża symetria. No i widzimy, że reakcja jest. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że ten popyt, który był wcześniej, on się utrzymuje, prawda? Tutaj niby są spadki, natomiast te spadki są na wolumenie takim bardzo mieszanym. Mieszanym to znaczy jest czerwony, zielony, znowu czerwony, czyli jakby popyt chłania podaż i. I tak co chwilę na, na zmianę to się dzieje. A w tym momencie troszeczkę się zastanawiam, jeżeli chodzi o to wsparcie, co tutaj się wydarzy, no bo jeżeli ono nam wytrzyma standardowe wsparcie, czyli typowy POW w ostatniej fali wzrostowej, no to to 61,8 w tym momencie będzie kluczowe. Będzie rozgrywało złoto 1857. Zwróćmy uwagę na to, że tutaj też buduje się korekta, ona co prawda nie jest równa, ale widać trzy fale dlatego ją pokazuję, szybciutko też ją zaznaczę za pomocą układów korekcyjnych trójfalowych, czyli fala A, fala B, fala C z Eliota, tak jak mówię, ja tutaj czekam na ten poziom bo rynek da dosyć ważną informację, po pierwsze zwróćmy uwagę, że te rejony były wcześniej testowane to są te dołki z 15 listopada, mamy 61 wzmocnione FIBO i mamy układ korekcyjny prawda? czyli to wsparcie na 1857-58 na dzień dzisiejszy według mnie na złocie z takiego geometrycznego punktu widzenia będzie po prostu najważniejsze. Jeżeli chodzi o silver, bo jak było złoto, to oczywiście też zobaczmy, co się dzieje na srebrze. Srebro też technicznie wygląda dobrze w kontekście wzrostów, dlatego tutaj uważam, że no, jeden instrument będzie ciągnął drugi. Często się dzieje na zasadzie takich instrumentów skorelowanych, czyli wyglądających podobnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o wykresy. A tutaj na też wygląda to nieźle. E, o czym mowa? Mowa o układzie Gartleya. Proszę zobaczyć, gdzie ten układ się pojawia i gdzie on się kończy, bo przypominam, w układach harmonicznych najważniejszym zawsze jest punkt D, decyzyjny, kończący czy też wypełniający cały układ. No i tutaj ten poziom nam pokazuje, że w tym miejscu cała harmonia, cały układ harmoniczny się po prostu e, zakończy. 24,84, prawda? To są te rejony, mamy mierzenie F100, mamy 7,8, mamy punkt D. Technicznie wypada nieźle i jeszcze bardzo ładne potwierdzenie, proszę zobaczyć punkt odniesienia, na który też tak często zwracam uwagę i mocno zazwyczaj go akcentuję, bo tu są dodatkowe potwierdzenia w kontekście Fibo, czy geometrii, czy tak jak tutaj harmonii. To jest ten dołek, to jest mocny punkt odniesienia. Nawet możemy troszeczkę tam wcześniej go pokazać, bo widzę, że jednak też bardzo ładnie i z dużą precyzją, to jest bardzo istotne. Te poziomy bronił to był 11 dzień listopada. Potem kolejny atak, sesja następna, dzień później 12 dzień listopada. Tutaj było delikatne nadbicie, proszę zobaczyć, i próba powrotu wydaje mi się, że te rejony będą jeszcze zaatakowane, tym samym cały ten układ harmoniczny się wypełni. Także i złoto, i srebro wygląda ciekawie. Ropa WTI, tutaj widzę pierwszą propozycję. Pamiętajcie, łapka w górę, kto nas ogląda zawsze. Niech przybija wirtualną piątkę. Dajcie serduszko, dajcie lajka, like zasubskrybujcie sobie nasze kanały. Dzwoneczek i czerwony przycisk na Fibonacci Team powinien być włączony. Wtedy macie gwarancję tego, że jesteście ze wszystkim na bieżąco. Jeżeli chodzi o ropę WTI, ropa WTI, co widzimy? Widzimy wolumen na pewno podażowy. Co prawda jest malejące, ale niestety, wstety znaczy, niestety, niestety. Tak? Jeżeli ktoś ma krótkie pozycje. To pewnie się cieszy, bo ten potencjał na spadki jeszcze jest, tak? Zwróćmy uwagę na to, jak wyraźne są wolumeny skumulowane podażowe, prawda? No, duża czerwień aż bije po oczach, e, dlatego tutaj uważałbym z łapaniem dołka gdzieś w tym momencie. To jest według mnie troszeczkę za wcześnie. E, są oczywiście pewne poziomy, do których się można przygotować, ewentualny jakiś retest rytę z tego poziomu 127,2, bo tak naprawdę to mi chodzi po głowie. Już Wam mówię i tłumaczę dlaczego. Tutaj mamy układ harmoniczny zewnętrznego Butterfly'a mamy, także to jest układ też doskonale, mam nadzieję, każdemu znany. Punkt D w rejonie 76, 38, 76, 40 i dodatkowo, jeszcze zwróćmy uwagę, tu mamy taki rodzaj symetrii, tak zwany układ w układzie, czy, no, często nazywamy też korektą w korekcie. Cały układ harmoniczny polega na tym, że mamy dwukrotny klaster FIBO. Tak? Mamy zakończenie tego mierzenia 8, 8, 6 od tego dołka, od X z siódmego. Października, czyli mamy XA, punkt B jest tu, punkt C i punkt D. Zobaczcie, wypada bardzo głęboko, ale bardzo precyzyjnie, więc też jest niezły ten poziom i jest dobrze potwierdzony co istotne: 76,20, 76,30. To są moi drodzy, wsparcia na na dzień dzisiejszy, ewentualnie na końcówkę tygodnia, no bo dzisiaj już mamy czwartek. Także tutaj ewentualny litew. Dzisiaj i jutro myślę, że może się wydarzyć, jeżeli chodzi o gaz ziemny. Dużo propozycji. No, gaz ziemny tutaj zaczyna nam tworzyć układ głowy z ramionami. W mojej ocenie jest troszeczkę za wcześnie ze względu na wolumen, który niestety jest podażowy, tak? Nie mam takiego zielonego światła. Wiecie, takiego wewnętrznego potwierdzenia mówiącego, że ok, ta głowa z ramienami odwrócona ma sens. E, cały układ zaznaczam w tym momencie, proszę zobaczyć, że lewe ramię i prawe ramię bardzo blisko siebie, prawda? czy to jest takie też potwierdzenie tego, że ta symetria ramion w tym momencie bardzo nam pomaga, zwłaszcza w tego typu układach, formacjach. Mamy głowę oczywiście na samym dołku, są te minima z 15 listopada, no ale w tym momencie wolumen zielonego światła nie daje. Według mnie ten poziom będzie jeszcze naruszony i duża szansa na to, że wy Wybijemy go dołem. Ja wam powiem, jakie ja mam pomysły i propozycje ewentualnie na złapanie dołka na gazie ziemnym. Bo jeżeli o mnie chodzi, ja w tym momencie nie mam e, żadnej pozycji, nie podejmuję żadnych działań, natomiast jeżeli byłoby wybicie niżej, to cała ta strefa, którą już widzimy, będzie mnie interesowała 4, 30, 4, 40 tam w pewnym za, zaokrągleniu. Chodzi o to, że te zewnętrzne mierzenia, one tutaj faktycznie o sobie mogą przypomnieć. No i co ważne, pewnie zadziałać, prawda? No bo jeżeli już myślimy o łapaniu spadającego noża, czy, czy tak jak tutaj dołków, to pamiętajmy, że wolumen musi albo już być delikatnie popytowy, albo ta podaż powinna się kończyć, czyli wygasać. W tym momencie nie ma ani jednego, ani drugiego, dlatego się wstrzymujemy. Jeżeli chodzi o indeksy, padło pytanie, co dalej z nazdakiem. No może zobaczmy, co tam na tym nazdaku się wydarzyło. Jak wiecie, ja na tych indeksach w tym momencie, przepraszam, przepraszam, w tym momencie nie mam żadnych pozycji, Ja wiem, że tutaj chcecie łapać krótkie pozycje, no i to jest dla mnie troszeczkę niezrozumiałe, bo to jest ciężkie zadanie. To jest ciężkie zadanie. Zibi napisał, że nie lubię indeksów. Nie, ja lubię wszystkie instrumenty, które dają mi dobrze zarobić, a dobrze mi dają zarabiać ostatnio waluty, jak wiecie, dolar czy też krypto, do których się przygotowuję, a nie indeksy, no bo jaki jest sens łapania szczytów, w momencie, jak rynek tak naprawdę jest, no, z dużą prawdopodobieństwem wybije te szczyty. Mamy XA, punkt B, fala BC i punkt D161 i 8. Dopiero te rejony, jeżeli już mówimy, tak, podwójnego szczytu na nasz absolutnie nie będę brał. Wolumeny co prawda są podażowe, ale jest rynek na tyle rozpędzony, że tutaj myślę, że mimo wszystko wybije z hukiem i wyjdzie wyżej ostatnie maksima zostaną... Wydaje mi się mocno naruszona, ewentualny pomysł, czy jakiś scenariusz do wypełnienia 16787, jeżeli chodzi o Nasdaq. Jeżeli chodzi o S&P, no to zobaczmy co tam się dzieje. Też tutaj te krótkie pozycje, nawet nie będę tego omawiał, no ciężko to rozegrać, absolutnie nie będę brał. DAX też jest do wypełnienia, ale wyżej. O, tak, no słuchajcie, takie, takie setupy na, do złapania są mega ciężkie, naprawdę uważałbym je, chyba że jakieś skalpy, no to co innego, natomiast tutaj jakieś zagranie średnioterminowe czy długoterminowe, wyłapanie jakiegoś szczytu jest zadaniem ciężkim, według mnie 16 16370, ewentualnie ten e, poziom, ale tak jak mówię, dawno nie miałem pozycji, raczej w tym roku już, na indeksach pozycji nie będę miał, ze względu na to, że idzie świętego Mikołaja, czyli grudzień, no już za ile, no pół miesiąca jakoś tak, który mamy dzisiaj 18, więc myślę, że te maksima utrzymamy, jeżeli chodzi o giełdę zachodnie, amerykańską, oczywiście niemiecką, londyńską, pewnie polską również. Jeżeli chodzi o Australijczyka, no na AUD, USD, na tak zwanym, mamy takiego one to one'a, Zaraz zobaczymy jak on tutaj nam wygląda i czy już płaci, czy nie. Widzę, że już płaci, tak, widzę, że, że już płaci, czyli bardzo ładnie reaguje. No w sumie dobrze, Danielu, że tutaj zwróciłeś uwagę na to, bo ja co prawda Audika jakoś rzadko w ogóle rozgrywam a ze względu na to że no jest więcej okazji na tych walutach szybszych tak to bardziej czuję ale tutaj widzę że wszystko jest OK mamy układ harmoniczny mamy 7 8 6 mamy bardzo szeroki one to one no i mamy formację Leonarda no i to jest na tyle mocne że chciałbym, żebyśmy po prostu o tym pamiętali, żebyście sobie to wszystko zaznaczyli, no bo w tym momencie co się dzieje? Mamy mocny popyt, czyli wolumen popytowy daje nam zielone światło, czy informacje do dalszych wzrostów, tak? To jest po pierwsze. Po drugie mamy punkt D zakończonej formacji, po trzecie mamy geometrię, po czwarte mamy klaster FIBO, i co ważne, wybroniony, zobaczcie, poziom 72,50, więc naprawdę technicznie tutaj wszystko nam wskazuje, że dalsze wzrosty na Australijczyku. Co najmniej do ZZB jest taka zasada, czyli pierwszym układem ZZB w formacji Leonarda jest zawsze punkt B i to jest taki potencjał, czy też zakres ruchu, który na Australijczyku według mnie się wykona 0,7360. No jak jesteśmy już przy walutach, to... Może po spojrzeć oczywiście na dolara USDPLN, tutaj zasuwa USDPLN maksymalnie tylko jak no, na chyba 4,19 na W1, na W1, zaraz sobie to wszystko pomierzymy. Od szczytu do dołka 786, no i to jest słuchajcie poziom, który jest do, do obserwacji. Nie chcę powiedzieć, że do zagrania, żeby mnie tutaj nikt nie łapał zasówka czy też do wyjęcia, natomiast do obserwacji 4,16. Bardzo ciekawie, oczywiście wyżej jest kolejny 4.22, ale na początek ten to jest też układ Leonarda, czyli współczesna formacja harmoniczna. Proszę zobaczyć, mamy XA, BC i punkt D na 786 zakończony, czyli punkt B i punkt D w tym momencie są, są no takie punkty zwrotne. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo. Istotne na dolarze do złotego. Także proszę o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o kawę, no kawa też chyba jest na maksimach, z tego co pamiętam. U, jest wybijany co chwilę nowy szczyt. No pytanie: gdzie mamy zewnętrzne mierzenie? W takich sytuacjach, pamiętajcie, że najważniejsze sobie jakby zadać odpowiednie pytanie i uzyskać y, odpowiedź, która bardzo często jest na wykresie. Ona zazwyczaj jest na wykresie i w tym momencie mamy, tak? 161. No, pytanie brzmiało oczywiście, gdzie ten rajd, gdzie opory na kawie mogą wystąpić, gdzie ta fala wzrostowa się zakończy. W mojej ocenie 161,8 przyjdzie nam z odpowiedzią 242. 242,50, czyli zewnętrzne mierzenie, proszę zobaczyć, interwał tygodniowy, a więc naprawdę bardzo, bardzo szeroko. No ale dopiero te poziomy są do wyczekania. Pszenica, tutaj Andrzej proponujesz. Zobaczmy, pszenica podobnie. No, w ogóle, wszystkie surowce, towary one bardzo ładnie tutaj ten trend nie dość, że kontynuują. To on jeszcze przyspiesza. Eee, mamy 161, w sumie sytuacja jest też podobna. Zobaczcie, też jest mierzenie z W1. Także i 161 na pszenicy, i na kawie wydaje mi się, że będzie rozgrywać a przynajmniej spowoduje jakieś mocniejsze odbicie, tudzież jakąś większą korekcję. spadkową. 867,50. No, dla mnie to są takie poziomy, które na pewno muszą być obserwowane z racji tego, że to jest duże FI, czyli 161, najmocniejszy współczynnik FIBO, jaki jest w całej palecie zniesień, czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych. Pamiętacie, 161 jest najskuteczniejszym, najbardziej precyzyjnym i ten poziom wypada dopiero na 867, a więc czekamy. Jeżeli chodzi o USD. Sprawdzamy, gdzie ten, gdzie ten poziom można łapać, chociaż Edek już był omawiany. Tak naprawdę wałkujemy go codziennie od, od niedzieli, bo w niedzielę na Odprawie Traderów oczywiście był omawiany. Chyba pierwszy raz pokazałem tego FTS-a potem w poniedziałek na Pomysłach Inwestycyjnych o 19.00. Wczoraj, dzisiaj cały czas tutaj walczymy, no przynajmniej ja walczę z tym dołkiem, no i tutaj próba łapania to proszę zobaczyć na wolumenie na wysokim interwale, co jest bardzo ciekawe, że popyt ukryty już zaczyna się, proszę zobaczyć, pojawiać. To jest dla mnie bardzo ważna informacja, że ten popyt w połączeniu z tego typu mierzeniami. Ze strategią FTS i małe i duże FI jak się na siebie nakładają, to jest gotowy sygnał czy gotowy setup kompletny do tego, żeby myśleć o długich pozycjach. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że tutaj wszyscy kupujemy, bo to byłoby odebrane jako rekomendacja, gdzieś porada inwestycyjna, czego nie robię. Jestem przeciwny, jeżeli chodzi o jakieś sygnały czy tego typu informacje, komunikaty. Natomiast technicznie wygląda całkiem, całkiem dobrze. Także proszę sobie tego etka obserwować. Zresztą zobaczcie na wczorajszą świecę która się tworzyła na naszych oczach, no w tym momencie już jesteśmy po jej potwierdzeniu, czyli zamknięciu, no bardzo ładny pin, zwróćcie uwagę, rynek widzi, widzi te poziomy FIBO, tak? bo to jest ten klaster, dolny cię jedynie chwilę naruszył, tak, i wyciągnęli, czy ta aktywacja popytu nastąpiła. No wszystko zgodnie z planem chciałoby się powiedzieć, bo ja to wszystko przed czasem Wam pokazywałem. Przechodzimy do krypto. A, ważna informacja moi drodzy. Pytanie do Was, czy doszło zaproszenie czy doszła informacja link z zaproszeniem na czacie. Dzisiaj Akademia Tradingu, jak sobie wskoczycie na ten link, to tutaj zobaczycie, że będziemy rozmawiali o no, naj, najlepsze wskaźniki, które ja wykorzystuję. Mam bardzo dużo pytań, ukaż jakie wskaźniki mogą pomóc w nauce tradingu, w nauce tradingu harmonicznego, geometrii, układów, wyszukiwaniu korekt, skanerów i tak dalej. W czwartki robimy takie spotkania. Ja pokazuję te rozwiązania. Oczywiście one mają plusy, minusy, o tym mówimy otwarcie. Ja Wam powiem z jakich elementów wykorzystuję. Jakie elementy wykorzystuje w tych wskaźnikach? Jest ich kilka, także spokojnie możecie je ode mnie, od nas otrzymać. To są wskaźniki, które zwiększają skuteczność, po prostu monitorują kilkanaście, kilkadziesiąt rynków. Równocześnie automatycznie wyszukują pewne układy, formacje harmoniczne, no i wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. W czwartki robimy tego typu spotkania. Dajcie znać, czy akademia Wam doszła. W czwartki o godzinie 16, a więc dzisiaj za dosłownie ile nie, całe 4 godziny się słyszymy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakich wskaźników ja wykorzystuję, które mogą być tam pomocne i gdzieś tam. Jakby przyczynić się do tego, żeby tę naukę przyspieszyć, bo wiem, że niektórzy są dopiero na etapie uczenia się, przyzwyczajenia ok, i tak dalej. No to mamy kilka wskaźników, które faktycznie są pomocne. Także dzisiaj o tym wszystkim będę mówił. Lecimy dalej, lecimy dalej z krypto, tak? No, Bitcoin moi drodzy, wydaje mi się, że jeszcze tutaj będzie jeden dołek, jeden dołek będzie. Ja wam powiem, gdzie będę. Na, gdzie, gdzie myślę, tak? Bo na ja się jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, żeby mówić o takich deklaracjach, co zrobię, jeszcze tego nie wiem. Ale przymierzam się, mam pewne pomysły, plany i jakby cały scenariusz się realizuje na naszych oczach, a więc mamy troszkę czasu na przygotowania. No i jakiego rodzaju przygotowania na Bitcoinie u mnie trwają, no przede wszystkim obserwacja rejonu 54, 55K, a bliżej 55. Mamy troszkę, troszkę taki nieprecyzyjny ZZB, bo widzimy, że to jest 53000, prawda? Więc cała ta stefa, cała ta stefana się tak troszeczkę rozszerza, o może w ten sposób ją zaznaczę. Mamy 50, mamy 1 to one czyli to jest taki standardowy, jeden z moich ulubionych setupów, tak zwane schody cenowe, czyli korekta pędząca z punktem D. Zobaczcie, na wysokości punktu A albo bardzo blisko siebie. No i często takie setupy nawet bardzo często rozgrywam. I w tym momencie tworzy się to na Bitcoinie. Dlatego czekam i uważam, że ten dołek, zobaczcie, z 26 7 października będzie pogłębiony. To jest po pierwsze. Po drugie, czasem się dzieje tak, że jest korekta nieregularna. Ja ją rzadko rozgrywam, natomiast w tym momencie. Ona jest na tyle czytelna, zobaczcie, że możemy się do niej przygotować. Co jest takiego czytelnego? Przede wszystkim mierzenie, proszę zobaczyć, no, mierzenie zewnętrzne. No, i tu mamy dwa scenariusze. Dwa scenariusze. Pierwszy to jest ten, drugi proszę zobaczyć to jest ten. No i to jest jakby odpowiedź na te wszystkie pytania, które mi zadajecie gdzieś tam w wiadomościach prywatnych czy mailach. Jakie pomysły, jakie poziomy, Łukasz, masz na bitcoina? To są moje pomysły, to są moje poziomy, które będę chciał wykorzystać: 54,500 i proszę zobaczyć, mocniejszy, no bo mamy FTSA: 161,61 zmierzenia dziennego, 51K, 51 i 54,5. Także to są wnioski końcowe. Technicznie wygląda to dobrze. To są oczywiście mocne klasy Fi, bo ten niżej wiadomo jest mocniejszy, no bo wewnętrzne i zewnętrzne FI. Więc o tym pamiętam, Ale oczywiście tutaj te schody cenowe też ta reakcja może być na zasadzie one to one. Tyle na dzisiaj, moi drodzy, fund do jena jeszcze bit, jeszcze na zakończenie, tak? No dobra, co tam się z tym funtem do jena dzieje? Może go tak na H1 obczaimy. Fund do Jena. Hmm, Naha, jeden nic nie widzę na 4 godzinowym, Jest spadające gwiazdy. No tutaj widzę to i pewnie to jest na poziomie FIBO. Uważałbym. Daniel, jeżeli masz długie pozycje, o, no uda, u, udało się a, to zauważyć. 61 ZZB właśnie, to chcę wam pokazać. Czy mamy połączenie wewnętrznego mierzenia 61? Pamiętajcie, na jednak bardzo dobrze działa. No tu mamy fajny przykład w sumie. Można powiedzieć, że prawie na żywo, tak? Bo to tam się wydarzyło kilka godzin wcześniej, kilkanaście. No ale to 61 jest rozgrywane. Zresztą mówiłem chyba o tym, tak mi się coś kojarzy. Ja funta do jena jakoś często nie gram, ale pamiętam, że albo wczoraj, albo przedwczoraj tego funta do jena tutaj rozpracowywaliśmy. 61 na pewno się rzuciło nam w oczy, na pewno o tym mówiłem. Był wzmocniony ZZB, czy tym dołkiem z 2 listopada. Może być rozwinięcie układu. O, na pewno mówiłem, bo. Teraz mi się przypomniało też, jaką alternatywę wam pokazywałem, i na pewno był to ten układ harmoniczny. Wspominałem o fali BC, która może być chwilowa, no i ona jest. Także to jest też taki setup, który nawet sobie gdzieś tam zaznaczę ustawia lety, żeby o nim pamiętać. Jeżeli by się wypełniło na 155 40, to faktycznie cały układ harmoniczny ma sens, bo tutaj by nam doszło. Zobacz, jeszcze 161 fali. O, zwróćmy uwagę, 161, czy dodatkowe potwierdzenie, którego wczoraj nie było, no bo nie było fali BC, tak? Teraz ona już jest, a więc 161 jest wyżej. 155, 37, 155, 40, Mocne opły na funcie do Jena. Także ja też Danielu widzę spadki, tylko troszeczkę wyżej, no bo 161, tak jak mówię, może być jedynie punktem B tworzącego się układu, chociażby Gartleya więc też o tym warto pamiętać. Zawsze bierzemy pod uwagę co najmniej dwa scenariusze. Pamiętajmy o tym. Dobra, tym miłym akcentem kończymy. Dzisiejszy live, bardzo dziękuję za przybycie. Łapki w górę. Znowu ponad 250 osób w szczycie było na żywo. Także to jest bardzo fajne, że tak licznie tutaj przechodzicie codziennie od poniedziałku do piątku. Pamiętajcie, nadajemy na żywo w samo południe, a też robimy codziennie webinar edukacyjny. Dzisiaj jest czwartek, a więc akademia o godzinie 16. Najlepsze wskaźniki do treningu harmonicznego, geometrycznego, te z których sam korzystam na zasadzie takiego dodatkowego wsparcia czy też pomocy, tak? a nawet na etapie nauki dla początkujących też mogą się przydać. Także dzisiaj o tym wszystkim będę mówił na Akademii. Akademia zawsze w każdy czwartek o 16, także słyszymy się dosłownie za 3,5 godziny. Także miłego popołudnia Wam życzę. Powodzenia na ekonomiach.